Dziś bardzo wyjątkowy i nietypowy odcinek. Zaczynamy! Ulala! 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 Ulala, ulala, zwariowana sytuacja. Sytuacja zwariowana i nietypowa, nietypowy w ogóle odcinek. No bo sami powiedzcie, ja się nie pokazuję Wam tu na kanale w szlafroku. Nigdy właściwie nie występuję w takim anturażu. Dziś jest wyjątek, bo dziś sobie spędzimy dzień wspólnie. Od rana do wieczora, mam nadzieję, że się uda tak to ponagrywać. Dziś będzie taki odcinek totalnie nietechniczny. Z patyka kręcony, nie oczekujcie profesjonalnego nagrania, bo to ja głównie będę kręciła Wam, pokazując to moją codzienność i to, jak w ogóle wygląda też to nasze życie. A nawet jeśli nie ja, to nie zrobimy to po prostu profesjonalnie. Wiem, że Wy lubicie te odcinki, takie bardzo swojskie, lifestyle'owe, także dzisiaj sobie taki odcinek zrobimy. Bardzo, bardzo dawno temu obiecałam Wam ten nasz wspólny czas. Jako, że jesteśmy po nagraniach w redakcji, widać po mnie, że ja pewnie zmęczona po prostu jestem. Jesteśmy po nagraniach, po serii nagrań, przed nami następna seria nagrań, ale mamy takie dwa dni wolne i pomyślałam sobie, że to właśnie dziś będzie. Zaczynam każdy dzień od kawki. O tym też już Wam wiele razy mówiłam, że ta kawa poranna w moim życiu jest bardzo ważna, a późniejsza kawka milczka, którą zazwyczaj piję sobie latem, jesienią, wiosną na schodach naszych terasowych i mam taki moment zatrzymania, taki fajny przystanek, ja to nazywam przystankami życiowymi, gdzie mogę w ciszy ową kawę sobie wypić, popatrzeć na świat, ponatychać się pięknem natury, a nawet jeśli w redakcji tą kawkę milczkę popołudniową sobie piję, to też sobie robię właśnie taki oddech od intensywności dnia. Z poranną kawką wędrujemy wspólnie po ogrodzie. Też już o tym wiecie, bo od wielu lat to wspólnie robimy. I like you in your pajamas. Ja to nazywam bosowaniem. Dziś tak ładnie się o tym mówi, uziemnianie, czyli nasze stopy mają kontakt z ziemią, z naturą. Od rana, tudzież tam w środku dnia, jeśli to robicie, fajnie można się energetycznie naładować. Ja uwielbiam te chwile. Od 15 lat bosuję codziennie, nieważne jaka jest pora roku. Latem często robimy to wspólnie i takie długie sobie poranne spacery robimy tu właśnie w ogrodzie. Zimą jest to o wiele krótsze, bo wiadomo, jest inna temperatura i też inne czucie tej temperatury. Nawet chyba przed świętami Wam pokazywałam, jak śmigałam tutaj właśnie w śniegu naszym przy minus 12, ale rzeczywiście jest tak, że chodzę codziennie, bosuję codziennie, lubię te momenty i lubię ten moment, kiedy ja naprawdę czuję gdzieś taką psychiczną więź z naturą i się bardzo fajnie można naładować właśnie, jeśli chodzi o nasze energetyczne akumulatorki. Jeżeli tego nie robicie, a macie tylko warunki, to bardzo Wam polecam. O bosowaniu pisałam na stronie naszej, na greenkanu.pl, teraz to widzicie, to był ważny dla mnie tekst, opisałam Wam tam taki fajny moment też w Krakowie właśnie z poranną kawką. Pisałam o bosowaniu w mojej książce przy stole. Po prostu lubię to robić i myślę, że to jest taki moment dnia, który też bardzo dużo o mnie samej i mówi i też mnie samą buduje. Taki mój mały rytuał. Po powrocie tutaj oczywiście rozpoczynam przygotowywanie do wyjazdu. Biorę torbę, biorę ubrania. To, co widzicie, to są moje dwa ukochane torbiszony, jak ja to mówię, na takie duże torby. Torbiszony z małej manufaktury Piel Studio, której jestem wierna już tyle lat i zawsze coś tam sobie nowego przytulam, jak się sezony zmieniają czy zaczynają. Pokazuję Wam zawsze na Instagramie. Będę w ogóle chwalić dzisiaj różne firmy, marki, które są ze mną już od tylu lat, które bardzo lubię. Myślę, że taka wzajemna wymiana i właśnie chwalenie kogoś, puszczenie tego dobra w świat, to jest też coś fajnego, co możemy w tym odcinku zrobić. Piel Studio, tak jak mówiłam, jest ze mną wiele lat. Bardzo ich lubię za to, że te ich produkty są po prostu wyniuniane, super odszyte, tak, słuchajcie, tak przygotowane, że ja te torby mam po kilka lat i one wyglądają tak, jakby były nowe. Dla mnie istotną informacją jest to, że są szyte w Polsce, przez cudowną dziewczynę jest ta firma wymyślona, także no słuchajcie, same plusy. Torbiszon jest mi potrzebny do tego, że ja wędruję w życiu
życie z całym światem, a na pewno z laptopem, na pewno z kosmetyczką, na pewno z jakimiś rzeczami takimi, wiecie, na wymianę, gdyby coś tam się podarło, czy coś stało w trakcie nagrań. Czyli na przykład zawsze mam pończochy ze sobą, tudzież rajstopy, jakieś białe podkoszulki, czy w ogóle bluzkę na wymianę, gdyby coś tam się stało w trakcie nagrań. Po prostu jestem, wiecie, taką zawsze dobrze przygotowaną do różnych sytuacji. I w tym dużym torbiszonie też często chowam małą torebkę, którą zabieram ze sobą wtedy, kiedy wiem, że mam, nie wiem, spotkania jakieś, tak? Czyli, że z redakcji jeszcze będę gdzieś jechała na jakieś spotkanie z kimś, no to wiadomo, nie biorę tej dużej torby, tylko malutką zabieram ze sobą. Ten system już od wielu lat stosuję. Jeszcze zanim w ogóle miałam redakcję iGreenCanu, a wcześniej po prostu pracowałam też jako menadżer i też tak intensywnie to moje życie wyglądało i przeniosłam sobie tutaj na te nasze redakcyjne pielesze, bardzo fajnie mi się sprawdza. Ubieram się oczywiście rano, no to jak każdy z nas, ja sobie ubrania przygotowuję zazwyczaj wieczorem, no i śmigamy, słuchajcie, w ten dzień. Ja dopijam kawkę teraz, ubiorę się właśnie, spakuję jeszcze maleńkie dwie rzeczy, nie mogę o nich zapomnieć i razem idziemy w dzień. Jaką mamy pogodę dziś piękną, jak na zamówienie. Nie wiem, kiedy będziecie oglądali ten film, ale u nas, zobaczcie, zima bajkowa po prostu. Zabieram Was ze sobą dziś do redakcji, pokażę w ogóle drogę, którą jedziemy. Zobaczycie, w jakich przepięknych okolicznościach mieszkamy, jak wygląda ta droga moja codzienna, albo do redakcji, albo do Trójmiasta, bo te lasy tak naprawdę nas wszędzie otaczają. Chodźcie, ruszamy! Najszczęśliwszy kadr życia, słuchajcie, ale jesteśmy w aucie. Chcę Wam tylko pokazać, w jakich okolicznościach przyrody jadę do redakcji codziennie, albo w ogóle wyjeżdżam stąd. Jak wiecie, mieszkamy na Kaszubach, mieszkamy w lesie i wyjeżdżając stąd, dzień w dzień patrzę na takie piękne obrazki, jak w tej chwili. Kaszuby są niezwykłą krainą. Nie wiem, czy wiedzieliście, że są tu i góry, i jeziora, i takie tereny bardzo płaskie, miłe dla oka. Naprawdę można się zachwycić. My się zakochaliśmy po prostu w tym regionie Polski i dlatego tu zamieszkaliśmy. I dlatego GreenCanu jest tu, a nie gdzie indziej. Nie wiem, kiedy ten odcinek poleci u nas na kanale, ale nawet jeśli już nie będzie zimy za oknami, to ja Wam chcę tą moją zimę podarować, pokazać przepiękne widoki, to moją miłość do tych terenów, w których my mieszkamy. Być może będzie Wam łatwiej zrozumieć, czemu my w ogóle takie miejsce do życia wybraliśmy. Bo to jest pytanie, które dostajemy najczęściej. Czemu my się zdecydowaliśmy, żeby mieszkać w środku lasu, właśnie nie w mieście? Czemu redakcja GreenCanu jest na Kaszubach, a nie gdzie indziej? No właśnie dlatego. Okej, jesteśmy już na miejscu. Za chwilkę Wam pokażę całą redakcję zawaloną wszystkim, tylko czym się da. Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. My już tutaj się powolutku rozpakowujemy, bo też chcemy się przygotować na następny dzień, na nagrania. Dojechaliśmy, słuchajcie. Dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Najczęściej, gdy oglądacie nagrania z redakcji, to widzicie dwa kadry. Jeden ten, który w tej chwili widzicie tam z naszym słynnym słoneczkiem i komodą. Drugi, tu gdzie teraz Paweł ustawia obraz, czyli ten fotel, atrapa, kominka, tamto miejsce. Ale nasze życie redakcyjne to toczy się, słuchajcie, w tym miejscu. To jest stół, gdzie często tutaj właśnie jeszcze siedzimy sobie z komputerami tak normalnie w trakcie pracy. Tu widzicie już przygotowane różne akcesoria do kolejnych odcinków. Ja pracuję w tym miejscu dokładnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie normalne nasze funkcjonowanie. A z tej strony wygląda to w ten sposób. Tam widzicie stół, który przed chwileczką pokazywałam, przy którym byłam. Wielce przystojnego pana operatora, moje stanowisko pracy, kwiatki, kominek i tak to wygląda z tej strony. Dojechaliśmy do redakcji po 14 dziś, bo w międzyczasie oczywiście telefony się pojawiły, więc jak już widzicie za oknami, jest po prostu tu już ciemnawo. Rozkładamy sobie powoli sprzęt na nagrania, które będą niebawem. I tak właśnie przy okazji pomyślałam sobie, że opowiem Wam trochę przede wszystkim o oświetleniu, bo to o to głównie pytacie,
radząc się nas, w co warto zainwestować? To pokrótce może Wam opowiem, ale tak bardzo konkretnie. My oczywiście korzystamy z różnych źródeł światła w trakcie nagrań, ale tak studyjnie, tak jak teraz widzicie, że sobie ustawiamy właśnie oświetlenie akurat na plan, na fotel, korzystamy najczęściej z takich paneli LED-owych. I może ja teraz poproszę taką magiczną dłoń tumańską do pomocy. Pokażę Wam w ogóle, jak te panele działają. To są panele marki Newell, rewelacyjne i bardzo fajnie nam się sprawdzające. W tej chwili Paweł pokazuje Wam, jak można sobie regulować moc świecenia. Zobaczcie, tu mamy procenty. Jeżeli chcemy, żeby było troszeczkę mniej światła i taki bardziej klimatyczny nastrój, robimy właśnie mniej procent tego oświetlenia. Możemy to jeszcze regulować za pomocą temperatury. W tej chwili mamy ustawione 3200K, to jest takie światło bardzo ciepłe, żarówkowe. Weźmiesz, Paweł, dłoń, pokażesz właśnie różnicę. Zobaczcie, 3600, a zwiększmy teraz do 5000. Zobaczcie, jak się to światło zmienia. Mam nadzieję, że widać to dokładnie. Ono jest wtedy takie bardzo białe, imituje troszeczkę światło dzienne, zimowe powiedziałabym. Bardzo fajne światło, można sobie w trakcie nagrań w ogóle regulować. Im więcej takich paneli macie, tym łatwiej będzie Wam uzyskać ten efekt, o który Wam będzie chodziło. My samą markę bardzo Wam polecamy, podlinkuję Wam w ogóle pod spodem sklep, w którym my w ogóle te wszystkie panele kupujemy. Jak zapewne zauważyliście, nasze nagrania robione są z kilku źródeł, dlatego w tej przestrzeni redakcyjnej i w ogóle studyjnej, tej każdej jednej, z której nagrywamy, korzystamy ze statywów wideo z trzech, bo kręcimy na trzy kamery, oraz ze slajdera, który w tej chwili widzicie. Statywy wideo z głowicami wideo, które zapewniają taką płynność ruchu, ułatwiają nam pracę, a trzy kamery ujęcia jakby z trzech źródeł, mam nadzieję, że powodują to, że te nasze filmy są ciekawe do oglądania. Nieraz, nie dwa nam o tym właśnie pisaliście, że one są w profesjonalny sposób zrobione. Myślę, że to dzięki temu właśnie. No i oczywiście później dzięki montażowi, bo to też jest bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o produkcję filmów. Oczywiście, że oprócz statywów, głowic, slajderów, lamp, korzystamy również z mikrofonu. Ten dźwięk dzisiaj jest tak różny, dlatego że nagrywam się właśnie bez mikrofonu i jeszcze z różnych odległości. Uprzedzam Was, że nie będzie to dobrze technicznie zrobiony film, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Oprócz mikrofonu oczywiście są nam potrzebne kamery. My w zależności od zadań, które mamy, korzystamy z różnych kamer, żeby Wam ułatwić w ogóle zadanie przy takich wyborach, bo wiem, że to ważne dla Was. Podlinkuję Wam w tym dzisiejszym odcinku nasz sprzęt, z czego my korzystamy, co jest według nas fajne, co rekomendujemy w ogóle, jeżeli chodzi o taką pracę związaną z nagrywaniem. Ja siedzę przy swoim stanowisku pracy, przy którym mnie można w redakcji znaleźć najczęściej. Przy mnie jest zawsze taki ten kijaszek. Jak nagrywam Instagrama do Was, to właśnie za pomocą tego kijka. I tu też Kasia zostawia mi różne rzeczy, jak mijamy się redakcyjnie i coś na przykład, nie wiem, przychodzi do mnie, to ona właśnie tą pocztę mi tu kładzie. I wyobraźcie sobie, że dziś ku mojej ogromnej niespodziance i radości zastałam przepiękną kartkę od cudownej Dominiki z Hiszpanii. Zobaczcie, jaka piękna. I list, i to nie taki sobie zwykły list, tylko taki, jak pisane były dawniej, trzystronicowy, bardzo osobisty, bardzo wzruszający. Dominika jest naszą widzką, ogląda nasz kanał. Bardzo serdecznie pozdrawiam Ciebie, Dominika, całą rodzinę. Ta przesyłka była dla mnie ogromną niespodzianką. Bardzo się wzruszyłam i powiem Wam szczerze, że dla takich momentów właśnie chce mi się w ogóle robić to wszystko i rosną mi skrzydła, kiedy Wy takie wiadomości nam wysyłacie. To jest niezwykle ważne dla mnie. W naszej redakcji nie pracuje się typowo jak w biurze takim zwykłym. Podlinkuję Wam gdzieś tutaj na górze, teraz będzie odcinek w ogóle o tej przestrzeni, jakie meble są, i choć szykują się zmiany i to duże, to i tak na pewno nie będzie zmiany w jednym, że my tu po prostu się chcemy czuć komfortowo, jak w domu, dlatego ta przestrzeń wygląda jak apartament bardziej, taki fajny living room, salon, a nie jakieś typowe biuro. Ja w szufladzie na przykład zawsze trzymam perfumy tutaj, żeby nam ładnie pachniały. Mój ukochany zapach Venue numer 1. Wrócą te zapachy dla tych z Was, którzy pytają. I nasza przestrzeń bardzo ładnie pachnie. No i oczywiście trzymam swoje jakieś tam perfumki zawsze. W pandemicznych czasach mam tu zawsze też maseczkę, bo jak często wyskakujemy sobie, nie wiem, gdzieś na przykład na kawkę, gdzieś na rynek kościelski, czy w ogóle mamy spotkanie, to te maseczki tu zawsze są i ja wiem, że je mam, że nie muszę szukać. Staramy się, żeby każdy kątek tutaj dosłownie, czyli i te fotele, i stół, przy którym pracujemy, czy ta nasza bardzo, bardzo wygodna kanapa, to były właśnie takie miejsca, gdzie my możemy po prostu w każdym momencie odejść od pracy, odpocząć, kawuśkę sobie zrobić.
wiecie, w końcu życie jest po to, żeby w pracy też było przyjemnie. I ja bardzo wierzę w to mocno, że można sobie stworzyć takie warunki pracy sobie, swojemu zespołowi, żeby po prostu wszystkim było miło w tej pracy, żeby nam się chciało wracać tu codziennie. Za oknami zupełna czarnina nastała. Myślę, że nie tylko nam brakuje światła zimą i nie tylko my czekamy na wiosnę i na troszeczkę inne oświetlenie o godzinie 15 czy 16. Skończymy na dziś, kochani. Ja jeszcze zostanę, popracuję sobie trochę, ale wcale się z Wami nie żegnam. Przyjedziemy tu jutro, pokażę Wam przez okno, jakich mamy super sąsiadów. Zabiorę Was też w jedno miejsce, także nie żegnam się, tylko mówię do jutrka, jak to się mówi u nas na Kaszubach. I mamy kolejny dzień. Dzień dobry. Mój kolejny dzień rozpoczęty oczywiście kawką pyszną. Dziś, jak widzicie, jadę jako pasażer, a nie kierowca, więc mam troszeczkę czasu, żeby porozglądać się, ponatychać naturą tym pięknym. Zmieniła nam się pogoda. Wczoraj mieliśmy śnieg właściwie do pół łydki, a dziś zobaczcie, odwilż już. Tak to już jest u nas. Jesteśmy już w redakcji na miejscu. Za mną widzicie okno. Okno, które bardzo często pojawia się w naszych relacjach na Instastory różnym i z którego macham do naszych fajnych sąsiadów i już Wam pokazuję, co to za sąsiedzi. Sąsiedztwo to jest o tyle miłe dla mnie i o tyle ważne, że za pomocą produktów tejże marki i już wiadomo, o co chodzi. Dobieram bardzo dużo stylizacji do naszych filmów. Zresztą dziś zabieram Was ze sobą. Zrobimy wspólnie zakupy w Blue Shadow właśnie. Z jego okna widać naszego kolejnego sąsiada, dzięki któremu grzeszymy niestety redakcyjnie. Nie sposób się oprzeć, z tej piekarni bierzemy słodkości do naszej redakcyjnej kawki. Nie robimy tego często, ale jednak. I tu też kupuję mój ulubiony chleb. Okej, zrobiliśmy zakupy wspólnie. Tak swoją drogą jestem ciekawa, czy wiecie, co wybrałam, na co się zdecydowałam. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Pokazałam Wam, gdzie grzeszymy, skąd bierzemy te grzeszki słodkie. Teraz jeszcze popracuję chwileczkę, muszę dokończyć jedną umowę, a później zabiorę Was w jeszcze jedno fajne miejsce. Ja tam sobie chadzam, kiedy tylko mam wolną chwilę, kiedy właśnie mam takie dni jak dzisiaj. Za chwileczkę zobaczycie. Z redakcji. Zimno, słuchajcie, jest sakramentko i to nieprawda, że w marcu, a w garcu, bo tak naprawdę w styczniu jest dokładnie to samo. Zobaczcie, była odwilż, teraz znowu mamy mróz, a ja jestem bez rękawiczek, bez czapki. Dobrze, że miejsce, do którego idziemy, jest bliziutko stąd. Zostawię Was jeszcze na chwileczkę z naszym rynkiem, bo jeszcze mamy piękne światełka tutaj i jest trochę jeszcze świątecznie. Wejdziemy jeszcze tu, do tego miejsca. Wiecie doskonale, że kocham świeże kwiaty w wazonie i bardzo często właśnie kupuję je do nas do domu. I dotarliśmy, jesteśmy na miejscu. Głośno tu jest, więc mam nadzieję, że będzie mnie jednak słychać. Jesteśmy w miejscu, za chwilę wejdziemy, do którego ja przychodzę zawsze, kiedy chcę się zregenerować, zrelaksować albo po prostu zadbać o siebie. I z czystym sumieniem zawsze ten instytut rekomenduję wszystkim moim koleżankom. Ja teraz udam się tam na taką malutką godzinkę dla siebie, a pożegnam się już z Wami od nas z domu. No i dotrwaliśmy wspólnie, dotrwaliśmy do końca tego odcinka, do końca tego dnia, bo jak widzicie, jest już bardzo późny wieczór, ja jestem już u siebie w domu. Chciałam Wam podziękować bardzo za ten nasz wspólny czas, za wczoraj, za dziś. Mam nadzieję, liczę na to, że mieliście chociaż trochę przyjemności przy oglądaniu tego materiału. Ja miałam ogrom radochę, nawet się nie spodziewałam, że tyle radości będę miała przy tworzeniu tego filmu dla Was. Jeżeli chcielibyście więcej takich treści, być może nieidealnych technicznie, żebym nie powiedziała, że
bardzo nieidealnych technicznie, ale jednak takich lifestyle'owych, szczerych właśnie z tu i teraz. Dajcie o tym znać koniecznie w komentarzu. Być może pokusimy się o jakąś taką właśnie serię, żebyście częściej spędzali z nami czas. Za dziś jeszcze raz Wam z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. Będę się już żegnała nie na długo. Wiecie przecież, że my widzimy się dosłownie za kilka dni. O łapki w górę jeszcze tylko poproszę i do zobaczenia.